Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skowron 5 i zapraszam do oglądania drugiego odcinka z serii Disciples 3. Wskrzeszenie. W tym odcinku postaram się pokazać troszkę więcej, coś więcej ugrać, bo w poprzednim też niby trwało te 20 minut, ale jednak za wiele nie udało mi się uzyskać. No, trzeba jak najszybciej, jak najwięcej ilości tych jednostek pozabijać, żeby nasze jednostki się poprzemieniały, by się coś ciekawszego zaczęło dziać. Tak więc... W ogóle, to jest niemożliwe. Żeby ona miała 35 inicjatywy, no przecież... Ty jesteś healem, ty zawsze ostatnia powinnaś być. No mniejsza. Siła ataku 20... Czemu tak? Co chodzi? Siła ataku 61. A ten ma... Co on ma? Chyba, że tutaj wprowadzili coś takiego, że jak jest za przeszkodą, to otrzymuje dwa razy mniej obrażeń. Sprawdźmy, jeżeli tutaj przejdę. Nie wiem, o co chodzi. Ale strasznie mało bije. No wejdź tutaj. 28. Co jest? Ty nic nie zrobisz. Okej. Spoko. Tu się mogę cofać. 40 teraz. A w tego 20. No nie jestem pewien, choć masz osłonę? Nie masz osłony, czyli mogę spokojnie tu zatkować tego. Ma ładny kryt. Nie jestem pewien, co chodzi z tymi obrażeniami. A jeszcze czar działa, które temu rzucałem. Ludzie, w ogóle wyjebane. Ach, heal. Ty znowu nie masz co leczyć, bo regeneracja go wyleczyła. Właśnie tutaj czary jakieś bufujące trwają dłużej niż jedną turę, tam ze dwie albo trzy chyba, coś takiego. No, odsuń się, bo możesz, tego dobi. Teraz to takie combo zrobimy. Mianowicie skorzystam z tego. Oczywiście mój się narazi też na to, że oni z tego skorzystają, ale to nic, bo no, regeneracja jednak swoje robi, więc myślę, że mogę sobie na to pozwolić. Hile, no, hile osłony nie mają. W sumie jakby miały osłonę healerzy, to ciekaw jestem, jakby mogły one działać. Premię do skupienia, no trudno, no. Niech sobie biją. Wspaniały dubbing. No bij. Okej, masz co leczyć. A nie, naprawdę ta regeneracja po prostu pozwoli mi iść nawet na tamtego golema. Właśnie, co myślałem, że są dwa golemy. Tam jest tak naprawdę tylko jeden. To zmienia postać rzeczy. I dzięki czemu no, mamy jakby dostęp praktycznie wszędzie już. Z tą regeneracją. Ale doświadczenie za gobliny to też nie jest kolosalne. 22. No, dobra. Spoko. Zrozumiałe. Tutaj mamy jednego drzewca. Zbroja 16, obrażenia dosyć duże, całkiem zręczny, czyli będzie miał sporo szansę na kryta. Ale ciągle działa ta regeneracja, więc wykorzystajmy ją jak najlepiej i rozegrajmy tę bitwę. Drzewiec jest dosyć mocny. Muzykę też jakąś ciekawszą dodali w tym dodatku. Ciekawszą, może po prostu inną. Okej, no skorzystaj z tego. Trzeba go przyblokować jeźdźcem albo bohaterem. Bardzo bym chciał, żeby on poszedł w dół, żebym mógł tym spokojnie dojść tam. Tak, to jest spoko. To jest korzystne. Czy ogólnie bitwa wygrana. Ale szybkie bitwy nie będę raczej używał, no bo nadal komputer może to jakoś spieprzyć.
17 obrażeń. Nie jestem pewien, z czego to zależy. 51. Masz zasięg ruchu 3, więc spokojnie możesz przejść tu, żeby sprawdzić, czy... Nie zadasz więcej. Nie wiem. W sumie to... Nie ma sensu, żebyś w niego wchodził. Niech on wejdzie. Dojdzie do osłony. Okej. No i spoko. No dobra. No i obrażenia teraz normalne. Nie wiem... Czy ty masz osłonę? Masz osłonę. Dwie. Ale jeżeli zaatakuje ciebie, a nie będę chciał wykonać czegoś innego, to nie powinno do tej osłony dojść. Ale dochodzi. I... ojejku. Dosyć dużo śmieć zadał. Szkoda, że nie ma tej historii tych obrażeń. On zadając 184 krytycznie zada jakieś 92 więcej. To jest 276 bodajże. Czyli jakiego teraz uderzę, to również dojdzie do osłony. A później będzie jeszcze jego tura. To kiepsko, to obrona. No, właśnie. To jest jednak groźniejszy przeciwnik niż myślałem. Slipa, bo jeżeli się będę chciał odsunąć od niego, to też chyba do niej dojdzie. Nie jestem tego taki pewien, ale chyba tak. Ogólnie ciężko. Mogę tylko liczyć na to, że nie uderzy krytycznie. I regeneracja weszła, teraz ty możesz bić. Dobra, kryt nie wszedł na szczęście. Ciekaw jestem, ile doświadczenia mnie za takie ścierwo. Już osłony nie ma. Ile? No... Szczerze, ta bitwa była znacznie trudniejsza niż z wilkiem. A z tego skojarzę, że za wilka miałem ponad 100 doświadczenia, więc no... Dziwne. No ale okej, no doświadczenie już 338, jakoś to idzie. Zobaczymy, co tam jest. Kamieniołom, który już jest mój. Tutaj z jakiegoś powodu jest młyn Imperium, możliwe, że on to przejął, ten węzeł strażnika. Ciekawe się jest to, że całą mapę mamy odkrytą. Zmienię już może dzień, żeby to nie przedłużać jakoś. Bo generalnie mapy są zasłonięte. To jest mapa odkryta cała, ale jest mgła wojny w Disciples trójce dodana. Co jest bardzo upierdliwe. Co my tu mamy? Mam nadzieję, że jesteś sam. Nie, jesteś z łucznikiem, z łowczym. Ale ilość doświadczenia, jakiego potrzebują te jednostki, to jest trochę przesadzona na moje. Ale niezwłocznie powinniśmy już zacząć jednak budować budynki do tych jednostek. Żeby nie było jakiegoś fejla, że nagle mają odpowiednie ilości doświadczenia i ja nie mam budynku. No dobra. Pytanie tylko, jak daleko uda mi się na tej mapie dojść. Z tymi jednostkami. No generalnie oni są też dosyć mocni. No ale do tego chyba dojdę. Jak mi się wydaje, ten bije bronią, a ten bije ogniem, czy też bronią? Ogień, dobrze. Czyli ten bije wodą, ten też bronią, ten zatruwa, ten odmrożenie nakłada, ten podpalenie, a oni w sumie mają tylko dodatkowy atak, który nie wiem, jak będzie działał w dodatku, bo w podstawce można było i zaatakować, i użyć umiejętności. Wiem już, że nie można zaatakować i się bronić, więc jeżeli nie będzie można również atakować i użyć umiejętności, to już będzie słabe. Ale mimo wszystko pójdę w tak, bo no może uda się dojść do tego, on jest zajebisty. O właśnie, są te umiejętności, które w końcu się dają, co one robią. Pasywnie, zręczność wtedy wzrasta nocą o 10. A więc to jeszcze jest noc dodana, ciekawe. Zwinność niestety wzrasta nocą o 10, no spoko. Są tutaj pory dnia.
Okej. Czyli zakładam, że teraz mamy nos. Chyba. Czy regeneracja jest założona? Ciągle jest. No, można by spróbować tego zjechać, albo orka, ale on jest z drugim orkiem i dwoma goblinami, tak średnio. Sokole oko ma, ale nigdy nie używa. Boty nigdy nie używają raczej tych umiejętności. Spróbuję w to wjechać. Czemu nie? Ciągle regeneracja działa. Może to być w sumie dobre. Mam nadzieję, że on w to nie wjedzie. Bardzo bym chciał z tego skorzystać. Okej, trzeba mu tego łucznika zdjąć. Okej. Spróbujmy takie coś. Żeby tu jakoś w dół podjechał. Okej, jestem pierwszy. To ja chętnie tutaj ustanę. I powinien w niego wjechać. Teraz łamę. Spoko. Ojaj. No Chris, to już nie fajnie. Tego leczymy. Kurwa, on z tego skorzystał. Serio? Ja pierdolę. Masakra. Co ja mam za przedmioty? Mam tylko skrzeszenie. Beznadziejnie. A ten jeszcze ma osłonę, no świetnie. 8! Co to jest? Co to kurwa jest? Przecież ja tą bitwę przegrałem przez takie coś. On ma 8 osłon. Co? O Boż. To jest masakra jakaś. Nie spodziewałem się tego. Broń się. Kurwa! Ale przegrany, jaka porażka. Na jakichś zwykłych śmieciach. Nie spodziewałem się, że on z tego skorzysta, no. Bez sensu. Okej. No ulecz. Kurwa. Przetestujmy, mogę się odsunąć od niego? Nie mogę. Zaatakuje mnie i mój bohater zaatakuje jego. Porażka totalna. No to skrzeszenie mi się tu nie przyda. Zresztą zależy, jakby z full HP skrzesiło, to może, ale nie mam pojęcia, czy z jakim HP skrzesi. O, i teraz to jest wspaniała sytuacja. Skoro już do tego doszliśmy, ja zresztą tam autosave'a pewnie wczytam, żeby ten już nie marnować tego let's play'a jakby. Jeżeli ja się odsunę healem lub będę chciał się uleczyć, to dojdzie do osłony. Jeżeli ona by to przeżyła, no tego niestety nie przeżyje, to bym... Ale w każdym razie. Dochodzi do osłony, jakby ona to przeżyła, to ona by uleczyła wroga. Ale ta osłona jest OP. Bez kitu, to jest shit. Nic nie można zrobić, nie można się odsunąć od jednostki, która ma osłonę. Nic nie można zrobić. Oskarżyciel odnosi zwycięstwo. Kurczę. Nie miałem pojęcia, że jest takim... skurwysynem mocnym. No nic, autosave. Dobra. Wczytane. Ten kamień mogę w sumie zebrać. Ich nie atakujemy, nie ma sensu. Orki. Czy ja mogę orka pokonać? Też jest dosyć zręczny. 3 osłony, ja pierdolę. Te osłony są chore w tej wersji gry. Tutaj jest jeden z kolei elfi napastnik. Może jednego bym pokonał. Może. Jak jest sam, bez tego strzelca. No i tamten strzelec jeszcze skorzystał z tego pagórka, co dwukrotnie zwiększa obrażenie. To jest najgorsze właśnie. Straszną przewagę dało wrogom. Ale te osłony, to jest jakieś chore gówno.
No i kolejny bóg, prawda, jest pokazana stolica Imperium, ale przynajmniej są budynki moje. Chociaż tyle, że są budynki. Dobra. Więc mamy do wyboru albo tego, dwie osłony, po ludzku. A tutaj 8 osób ma, chore gówno. On ma szał, który w podstawce zwiększał mu siłę ataku aż o 200, ale wtedy miał zręczności tylko 5, czyli rzadko kiedy trafiał. No i praktycznie w ogóle żadnych szans na trafienie krytyczne. Czyli takie sobie. Natomiast ten... podwójny cios, no właśnie, bije dwa razy. Czyli za 208 dosyć. Przygotowanie. Zwiększa ruch o 5. No, sam nie wiem szczerze. No, niby Elfidzikus stoi wyżej levelem od tamtego, ale 8 osłon tutaj to by było naprawdę przekozackie. Zwłaszcza, że on ma tego pancerza 45. No nie wiem. Dobra, pójdę w tego dzikusa. Raczej nie inaczej. No dobra. Spróbujmy w niego. Czy działa na mnie jeszcze regeneracja? To jest pytanie. Działa? Działa. Czy ja pokonam jednego tego jeźdźca, który ma 8 punktów osłony? Teoretycznie powinienem go pokonać. Spróbujmy. Zresztą zrobię zapis. Jakiś. W razie czego. Żeby tam zawsze od autosave'u trochę jednak jest więcej do roboty, jak się czyta autosave, trzeba zmienić dzień i tak dalej. No dobra. Elfi napastnik. No lecimy w niego. 23 obrażeń. Potrzebne są ciosy krytyczne na niego, bo on jest zbyt mocno opancerzony. Jak jeszcze nie dojdzie, to spoko, niech podjedzie. Już się nie wrócę pewnie. No dobra, bije osłona. Postawa obronna. I regeneracja weszła. No dobra. To leczy. Mam nadzieję, że nie będzie próbował stamtąd się odsunąć czy coś, żeby na tych najechać. A ten koniecznie musi uderzać krytycznie, bo inaczej ta bitwa będzie trwała po prostu no długo. Tankuj go. No bij. Dobrze, postawa obronna. W sumie... no nie wiem, nie walnie więcej. Nie wiem, jak to działa. A nie, on jest po prostu tak ciężko opancerzony. No jo. No bij. Okej, będą się tak tłuc. Chyba już tym... chcę się, że tą bitwą już skończy ten odcinek. Jeżeli on krytnie w mojego, to będzie masakra. Na szczęście nie uderzę krytycznie. Jest dosyć zręczny, co sprawia, że powinien dosyć często uderzać krytycznie. Chyba się pobronię teraz z tym elfem przez pewien czas, bo... a regeneracja ciągle działa. Ope shit. Ale co za czołg zasrany, no. Broń się. Dobrze. No krytyczne ciosy tutaj tak bardzo by zrobiły tę grę. Pasjonująca rozgrywka. Co jest, kurde, o co chodzi? Teraz to już jestem skołowany.
Set kryt. No zresztą już pewnie było parę, których nawet nie zauważyłem. Krytnął za 50. Czemu? Dlaczego? Dlaczego jego cios krytyczny uderzył za 50? Okej. Czyli teraz trafienia krytyczne nie ignorują pancerza, jak rozumiem. Mogą ignorować chyba postawę obronną, ale nie pancerz. Bo on krytycznie powinien zadać 156, a zadał 130 coś, z tego co dobrze zauważyłem. No dobra, kolejna zmiana. Kryty nie ignorują pancerza. Spoko. No ale postawę obronną ewidentnie ignorują. Chociaż tyle. Nadeszła godzina sądu. Twoje polecenia? Noszę w mordę. Nie no, gdybym go uderzył, to on by od osłony by uderzył w mojego, jeszcze by mógł krytnąć, a później byłaby znowu kolej, znowu by krytnął. By po prostu nie wytankował, dlatego się bronię. No ale zawsze może wejść postawa obronna. Ale to jest... Żmudne. No bij. No i jasne. No giń. Ile expów, przepraszam? Czy ja dobrze widzę? Ja tej gry kurwa nie rozumiem. Wilk jak na razie był tutaj chyba najprostszą bitwą, za wyjątkiem tych mniejszych wilków i tych goblinów. I za wilka miałem 100 chyba 20 coś. A za takie ścierwo, no to... może ta bitwa nie była jakaś ciężka, ale no to tylko i wyłącznie dlatego, że miałem tą regenerację. Gdybym nie miał tej regeneracji, to bym za cholerę go nie pokonał. Ja pierdolę. Spoko. Nie no, serio. Kampanie są lepsze. Kampanie są tutaj dobre, nawet bym powiedział. Ale te potyczki, scenariusze to są... To jest jakaś kpina. Poszedłem w tego, zaczynam żałować po prostu, jak ja się z tym męczyłem, to żałuję, że go nie wziąłem. No ale dobra, tam ten też jest spoko. Heal. W tą oczywiście. Bo ona leczy stówkę. Okej. Okay. Intelekt niestety wzrasta za dnia o 10. Wow. Okej. Okay. A ta leczy za 70. I odporność na powietrze. Ta ma strasznie dużą zwinność i chyba zdrowia też więcej. Troszkę więcej zdrowia, no przez co tą o wiele, wiele trudniej zabić, no ale wolę jednak tego heala mocniejszego. Zwłaszcza, że jeszcze w dzień może dostać 10 intelektu, co sprawi, że jej heal będzie jeszcze chyba o 25 bodajże większy. Nie jestem pewien, o ile. No dobra, no to co, spróbujmy sobie pokonać tego może, bo chyba nic innego nie mam wyboru. 276, ja pierdolę. Co za chore gówno. Mógłbym jeszcze tam na tych orków, albo opracować jakiś inny czar, choćby. Na przykład szansa trafienia krytycznego. Przywołuję drzewca. No drzewca mógłbym osłabić tamtego. Tamto ścierwo tego górskiego, czy tam leśnego olbrzyma. Obrażenie odporności, jednorożec, też spoko. Żwiołek ziemi, ale no nie mam już many na tutaj takie czary, no nie. Ale tutaj 150 co turę przywracam, no spoko. No tutaj nie ma co patrzeć. No dobra. Mógłbym tym jednorożcem coś zrobić. No, w sumie zróbmy to. Dojdę dzisiaj? Tak, dojdę. To spróbujmy tego jednorożca. Jednorożec jest dosyć mocny. Możliwe, że go też zmienili. Nie wiem. No, zmienili go, jest mocniejszy. No dobra. To jednorosem go osłabię, bohaterem dobiję i jakieś tam ekspy prawie za darmo wpadną.
To oczywiście bitwę chcę rozegrać, żeby jej nie wygrać. No ja chcę tu stać. Możemy tego nawet użyć. W sumie jak tak patrzę, to mógłbym spokojnie drzewca wezwać. Bo ten jednorożec może go zabić nawet. A w ogóle będę mógł tu uciec? Bo jeżeli nie, to strasznie zjebałem. O, wycofę się, dobra. Broń się. Jeszcze osłona, mogę zawsze jej nie wykonać. Więc spoko. Obi. Okej, on nie ma osłony. Obi. O, ho, spokojnie. On nie ma osłony, nie ma osłony. Dobra, uciekaj i uciekaj. Spokojnie, drzewiec by wystarczył. Ale no przez te, no, po szczęściu mi się też, że stałem na tym, że razy dwa obrażenia były. Dobra, więc jest po prostu przeidealnie osłabiony. Mógłbym jeszcze w sumie wjechać w tego. To jest dobry pomysł. Wjedźmy w niego. Może też tutaj będzie jakieś miejsce, o, korzystne do walki. Dokładnie. Czy ty masz osłonę? Masz osłonę. Ile masz? 4 aż. No, to tak nie fajnie. No ale, bi. Ojojojojoj. Okej, okay, spoko. Walnij. Świetnie. Trochę się wyleczy na pewno. Ale. I krytaj. Dobrze. I teraz ty krytnij. W ogóle miałem skończyć odcinek. Walnij jeszcze. Spoko. Idealnie osłabiony golemiak. Ile tu ja już nagrywam w mordę? Chyba podzielę po prostu te odcinki i tyle. Ale no niemniej jednak muszę sprawdzić, ile mi miejsca na dysku zostało. Cóż, 27 minut, myślę, że nie jest to konieczne, aby dzielić, więc skończę już w tym momencie ten odcinek. Tak więc dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się wam podobało. I zapraszam do kolejnych odcinków, w których to będę się zmagał na wszelkie możliwe sposoby w tej oto wspaniałej grze. Kampanie są naprawdę niezłe, polecam. Potyczki jak widać nic tylko zniechęcają chyba do grania, ale naprawdę jest wyzwanie. Trzeba korzystać z czarów, trzeba po prostu wszystko maksymalizować. No, da się to zrobić. Da się to zrobić. Myślę, że uda mi się ten scenariusz zakończyć, ale raczej kolejnego zaczynać nie będę. Jeżeli będziecie chcieli, żebym wam pokazał ewentualnie inną rasę, to w kampanii prawdopodobnie. Tak myślę. No ale jeszcze zobaczymy. Może po prostu ta mapa jest taka trudna, a inne będą prostsze. No zobaczymy. Tak więc ja się z wami żegnam i zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie.